Cześć, ja jestem Retro Triforce i dziś zapraszam Cię do wysłuchania trzech historii o trzech demonach słowiańskich. Babach, babie grochowej, babie jagodowej oraz babie żytniej. Jeżeli podobają Ci się tego typu filmiki, zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Z góry dziękuję i zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do demonów, może opowiem Wam, kim tak naprawdę były baby. Baby. Były to wiekowe kobiety zajmujące się w dawnej polskiej wsi leczeniem i odmawianiem uroku. Zbierały zioła, sporządzały uzdrawiające maści i eliksiry. Czarowały, ale często też odbierały porody. Budziły wśród mieszkańców wsi nabożny szacunek, ale także irracjonalny lęk. Podobnie jak inne kobiety, którym udało się dożyć sędziwego wieku. Demon pierwszy. Baba grochowa. Za odzienie służyły jej wysuszone pęki grochowin, a z głowy zamiast włosów sterczały łubinowe badyle. Latem lubiła chodzić południową porą po polach obsadzonych grochem czy peluchą. Napotkawszy śpiących w cieniu żniwiarzy, dusiła ich i gryzła. Szczególnie niebezpieczna była dla niepilnowanych dzieci, które chętnie porywała i zjadała. Demon drugi. Baba jagodowa. Była ubrana w suknię, uplecioną z leśnych roślin, zaś zamiast czupryny rósł jej na głowie pęk ziół. Łuczyła się po lasach i straszyła dzieci zbierające jagody i grzyby. Te z dziatek, które były niewystarczająco bystre, by w porę dostrzec jagodową babę i przed nią czmychnąć, demon łapał za szyję i próbował udusić. I ostatni już, demon trzeci. Baba żytnia. To rodzaj południcy. Demona atakującego ludzi pracujących w polu w środku dnia. Jak sama nazwa wskazuje, baba ta na swoje terytorium upodobała sobie łany żyta. Zobaczywszy wśród kłosów jej wysoką, biało odzianą postać, należało rzucić się czym prędzej na ziemię i czekać, aż demon zniknie. Zuchwalcom, którzy tego nie zrobili, żytnia baba łamała ręce i nogi. To były już wszystkie baby. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, pochwal się tym w komentarzu, a ja przypnę Ci serduszko. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod nim łapkę w górę i subskrypcję. Z góry dziękuję, bo dla mnie to bardzo dużo. Wyczekuj więcej odcinków z tej serii, a ja życzę Ci miłego dnia.